No dzień dobry. Dzisiaj tak nietypowo. Stanąłem sobie na granicy cywilizacji, czyli zieleń, tak, i plastikowa rura. Michalina, zrób zdjęcie bliżej. Masz plastikowa rura na daszek, tak. Jest to nic, tylko wywiecznik od naszej oczyszczalni przydomowej. Słuchajcie, wybudowałem sobie domek na końcu wsi. Tam, gdzie niektórzy mówią, że diabeł mówi dobranoc. Tak? Droga ciężka. Czasami mokra. Dziury, wyboje. Albo błoto. O szambiarkę trudno. Zresztą tak daleko kosztuje. Bo do oczyszczalni ścieków jakieś 10 km. Trzeba wszystko zapłacić. Pojechałem do sklepu za namową kolegi. Mówi, zrób sobie oczyszczalnię, przydomową oczyszczalnię ścieków. Ja mówię, swoją oczyszczalnię ścieków. Tak, bardzo prosto. Pojedziesz, kupisz i będzie. No i pojechałem. Kupiłem taki duży zbiornik, około 2 metry sześcienne. Tak, ma dwie przegrody. W jednej przylatują nieczystości bezpośrednio z sedesu i z lewu. Przelewa się to do drugiego zbiornika i z tego drugiego zbiornika już do sączków, które rozprowadziłem w trawniku. I tu są takie kominki wentylacyjne. Mam to już trzeci rok. Żadnych zapachów. Tu jest koniec jednego z kominków, czyli do tego miejsca następuje rozciąganie tej zawartości z tej oczyszczalni biologicznej. Jak widać, Michalina, w dobrej kondycji jest? Michalina kiwa głową, że tak. Kiwasz głową, że tak, żałujesz, że takiego nie masz, co? Zazdrosna troszeczkę. No trudno, posadzi sobie, nie będzie zazdrosna. Tak, i słuchajcie, nie muszę tej szambiarki wzywać. Brat, który założył sobie już około 10 lat taką przydomową oczyszczalnię ścieków, dopiero raz wylewał stałe zanieczyszczenia z tego szamba, z tego zbiornika. Przyjeżdżam co tydzień, ale nawet nie co tydzień, raz na 2 tygodnie. Sypię taką miareczkę tego proszku do sedesu i wszystko. Te bakterie tu zawarte, te organizmy, miliardy, miliardy podobno, robią resztę. Co dzień pracują dla dobra przyrody. O, jest to taki sobie preparat. Widzicie. I tak, sypię go co 2 tygodnie do innego sedesu albo do innego zlewu. Dlatego, że te organizmy przy okazji oczyszczają mi rury. A tak w kuchni często zapychało się w syfonie, no bo naleciało starych ziemniaków, jakiś tam obiereczek. Nie? Pojechaliśmy na parę dni, zaczął tam rosnąć pleś, zaczęły rosnąć grzyby, zapchało się. W sedesie no też różnie. Rzuci się coś większego i jest problem. A tak te organizmy z tych ścianek też to pięknie czyszczą. Na początek jedyny kłopot, to jak zainstalujemy ten zbiornik, trzeba go napełnić wodą całego i dać taką dawkę startową, większą niż tutaj, ale to już wyczytacie sobie z opakowania albo z instrukcji użytkowania. Także jest super. 2,5 roku jeszcze nie wylewałem, Michalina. Wszystko jedzą te moje roślinki i byliny. Tak? Tu, gdzie idą sączki, które były zabezpieczone żwirem, włókninami przed przerastaniem, no trawa jest wyjątkowo bujna. Muszę tu zwalniać kosiarką, bo rośnie jak szalone. I to wszystko. To jest jedyny problem, że trawa i krzewy rosną zbyt dobrze przy takiej oczyszczalni. Ja nie muszę nikogo wołać i płacić setek złotych za wywożenie szampa. Do zobaczenia.